Witam kochani, dzisiaj zapraszam na pyszną roladę wiśniową. Właściwie słowa tutaj niewiele znaczą, koniecznie wypróbujcie. Polecam także mój przepis na puszysty biszkopt do rolady. Adresy do przepisów podam w opisie tuż pod filmem. Biszkopt warto trochę nasączyć roztworem soku z cytryny z niewielką ilością wody i cukru. Potem ja jeszcze smaruję frużeliną wiśniową, którą ostatnio robiłam. Również bardzo polecam, ale może być zwyczajny dżem wiśniowy. Potem wykładam rewelacyjny w smaku krem wiśniowy 100% z soku z wiśni i moim zdaniem bardzo łatwy do przygotowania. Roladę można zwijać wzdłuż lub w szerokość. U mnie, jak widzicie, wzdłuż i trochę jest trudności przy zwijaniu i nie ma dużo zwojów, dlatego jak chcecie, możecie to zrobić po szerokości, wtedy będziecie mieć dłuższą spiralę, ale rolada będzie krótsza i gruba, natomiast ta, którą robię, będzie łatwiejsza do krojenia, czyli do podziału. U mnie, jak widzicie, dałam sporo nadzienia, ale jak dacie mniej, to spiralka również będzie dłuższa. Wierzch smaruję kremem, dekoruję frużeliną, żelem i wiśniami. Frużelina bardzo ładnie zastyga na cieście, świetna polewa, wygląda to mega apetycznie. Dziękuję bardzo za uwagę, subskrybujcie kanał, zapraszam na kolejne filmiki.